Dla mnie piłka nożna od dziecka była czymś fajnym. To, co zakazane, smakuje najlepiej. Normalnie na boisku grałam od dziecka, 4 lata, bo brat mnie zabierał ze sobą. Jeździłam na mecze do taty, ponieważ on sam trenował i trenuje do tej pory. Moja mama też grała w piłkę, więc nie miałam z tym żadnych problemów. Uważam, że jest to pasja pozytywna. Jest to dla mnie też ważne. Czasami każą mi wyjść z sali, bo się zachowuje bardzo żywiołowo, bym to tak nazwała. Faceci uważają, że kobieta to tak nadaje się do gotowania. Dziewczyna z nami w piłkę odpada. Nie ma szans z nami, po co ją brać? Tak naprawdę jesteśmy lepsze od nich. Są mecze, gdzie naprawdę warto jest popatrzeć na to, jak dziewczyny grają. Jest taka Brazylijka Marta, która no technicznie i szybkościowo i w ogóle walecznością przewyższa niejednego faceta. Dziewczyny troszeczkę wolniej przyswajają sobie, powiedzmy, pewne elementy gry. Trener musi mieć inne podejście do dziewczyn. Delikatniej trzeba się z nami obchodzić. Wiadomo, że kobieta musi mieć także swoje dni. Przychodząc na to, one potrzebują się troszeczkę, powiedziałbym, luzować. Rozmawiają sobie na treningach. Nie ma takiej, bym powiedział, dyscypliny, jaka jest w drużynach męskich. Na tą chwilę nie jestem przygotowana na wyjazd gdzieś na zachód właśnie, żeby grać i żeby zarabiać z tego pieniądze i z tego żyć, ale w przyszłości kto wie.